W zadaniu czwartym wykorzystamy pewną wskazówkę, która się tutaj pod tym zadaniem pojawiła. Zauważcie, że my mamy wykonać takie podstawienie, że t jest równe wartości bezwzględnej z x, czyli to oznacza, że tutaj pojawia nam się literka t. Natomiast co zrobić z tym, co mamy zapisane tutaj? Też mamy to bardzo ładnie wyjaśnione. X kwadrat to nic innego jak wartość bezwzględna z x podniesiona do kwadratu, czyli tak naprawdę to będzie równe t kwadrat. Skoro tu mamy wartość bezwzględną z x do kwadratu, a wiemy, że t to będzie wartość bezwzględna z x, czyli to musi być równe po prostu t kwadrat i tutaj t kwadrat nam się pojawi. No, musimy wprowadzić jeszcze dodatkowe założenie, że t musi być większe bądź równe 0, bo oczywiście, jeżeli t to jest wartość bezwzględna z x, no to z tej wartości bezwzględnej możemy otrzymać tylko liczbę nieujemną, no bo oczywiście wartość bezwzględna z dwójki to będzie 2, czyli liczba dodatnia, z minus dwójki to też 2, czyli liczba dodatnia, no ewentualnie wartość bezwzględna z zera da nam 0, czyli mamy dwie możliwości, albo wynik dodatni, albo równy 0, co mamy zapisane w tym miejscu, bo tyle będzie równe nasze t. No i gdy mamy to zapisane już w takiej postaci, no to tak, t kwadrat odjąć 2, t odjąć 8 równa się 0, no i wykorzystujemy deltę, żeby rozwiązać takie równanie kwadratowe. Zatem a wynosi 1, b to minus 2, natomiast c to minus 8, delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli minus 2 do kwadratu to 4, odjąć 4 razy 1 razy minus 8, czyli mamy 4 dodać 32, czyli delta to 36. Skoro delta jest większa od 0, to wyznaczmy pierwiastek z 36, a pierwiastek z 36 wynosi 6. No i mamy dwa rozwiązania, jeżeli chodzi o t. Pierwsze to minus b, odjąć pierwiastek z delty przez 2a, a drugie to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Czyli minus b, no to sobie odczytajmy, że b to będzie minus 2, czyli minus b to 2, odjąć 6, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2. Mamy zatem minus 4 drugie, czyli minus 2, a te 2 to będzie 2 plus 6 przez 2, czyli mamy 8 drugich, czyli 4. Następnie spójrzmy na założenie. T musi być większe bądź równe 0, czyli minus 2 nam tutaj nie pasuje, nie jest zgodna z tym założeniem, czyli podstawiamy sobie w miejsce T tylko 4. Założenie mieliśmy tutaj, że T jest równe wartości bezwzględnej z x, czyli zapiszmy, że 4 równa się wartość bezwzględna z x. No i zadajemy sobie pytanie, co musimy podstawić pod x, żeby otrzymać 4? No mamy dwie możliwości. Albo minus, albo plus 4, ponieważ wartość bezwzględna z minus 4 to 4, z 4 również, czyli to będą dwa nasze rozwiązania. W podpunkcie b także najpierw podstawmy zmienną t, czyli pod wartość bezwzględną z x podstawiamy t, natomiast tutaj pojawi się t kwadrat. Czyli mamy t kwadrat odjąć 4t, plus 4 równa się 0, to oczywiście musi być większe bądź równe 0. Czyli wyznaczamy deltę, a wynosi 1, b to minus 4, natomiast c 4. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli b do kwadratu to minus 4 do kwadratu 16, odjąć 4 razy a i razy c, czyli mamy 16 odjąć 16, czyli 0. Zatem tutaj mamy jedno rozwiązanie, które wyznaczymy ze wzoru minus b przez 2a, skoro delta wyszła równa dokładnie 0. T to będzie minus b, czyli 4, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2, zatem t jest równe 2. No i teraz patrzymy na założenie, t miało być większe bądź równe 0, dwójka jak najbardziej to założenie spełnia, czyli robimy teraz podstawienie w tę stronę, że t to jest wartość bezwzględna z x, i może zapiszmy sobie o w tę stronę, że wartość bezwzględna z x jest równa t
czyli jest równa 2. No i mamy dwa rozwiązania, minus 2 lub 2, ponieważ wartość bezwzględna z minus 2 wynosi 2, wartość bezwzględna z 2 także da nam 2, czyli wówczas wszystko nam się będzie zgadzało. Spójrzmy na podpunkt C, tutaj także robimy podstawienie, wartość bezwzględna z x to będzie t, czyli tu mamy t, natomiast tutaj mamy t kwadrat. Zatem zapiszemy, że t kwadrat odjąć 5t odjąć 6 równa się 0, gdzie t musi być większe bądź równe 0. No i wyznaczamy deltę, czyli a to będzie 1, b minus 5, a c minus 6. Delta to b kwadrat odjąć 4 razy a razy c, czyli minus 5 do kwadratu 25 odjąć 4 razy 1 razy minus 6. Mamy zatem 25 dodać 4 razy 1 razy 6 to 24, czyli delta wynosi 49. Skoro delta jest większa od 0, to wyznaczamy pierwiastek z delty, który wynosi 7. No i mamy dwa rozwiązania. T1 obliczymy z takiego wzoru. Natomiast T2 to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. Zatem minus b to będzie 5, odjąć pierwiastek z delty, czyli 7, 2 razy a to 2 razy 1, czyli 2. Mamy zatem minus 2 drugie, czyli minus 1, natomiast t2 to będzie 5 plus 7 przez 2, czyli 12 drugich, a więc 6. No i patrzymy na nasze założenie. T miało być większe bądź równe 0, czyli to rozwiązanie nas nie interesuje, ponieważ jest niezgodne z naszym założeniem. Natomiast szóstka jak najbardziej jest liczbą większą bądź równą 0. No i teraz wracamy do tego podstawienia, że wartość bezwzględna z x wynosi t. Zatem wynosi 6. No i mamy dwa rozwiązania. X to 6 lub x wynosi minus 6.